Dobra, wracam, już dwie przyczepy mam nakoszone, ale powiem wam, że masa krytycznie. Wiecie co wam jeszcze powiem? Mam pierwszą kurę dla gry o plon. Tresowaną. W cyrku robiła. Zobaczcie. Hello. Dzisiaj będziemy kosić kukurydzę wreszcie. I co? Mam już naszykowany ciągnik z przyczepami. Gdzieś koło 10 ma przyjechać tam na najdalsze pole. To jest 4 hektary ponad. Tylko że tam pół to dziki zjadły. To myślę, że będzie dwie przyczepy. Dobrze było, żeby było tam dwie przyczepy. No mówię, ojebały. Ty wam pokażę, suszarnia też już jest naszykowana. Więc dzisiaj ma przyjechać opał. Dostałem taką informację wczoraj, tylko nie wiem o której. Tutaj już ten właz dolny też już jest. Jak to się nazywa? Przykręcony. Tylko czekać na kukurydzę. Tutaj syp już też jest gotowy. O, suszarni. Tutaj elegancko, tutaj już blacha też już jest postawiona na wszelki wypadek. Zobaczymy, ile zresztą tej kukurydzy będzie, bo jeszcze tak będzie, że dwie przyczepy na kosin 10 hektarów. Nie, tak źle nie będzie. No i co, jak w trakcie, jak ja będę suszył, ale kurwa, ktoś musi naglądać to suszarnię. Może ta Gusia będzie naglądać. To ja pojadę, bo jeszcze mam usługowo, wczoraj nie dokończyłem orki, bo mieli obornik jeszcze dzisiaj wywieźć. I może bym sobie pojechał na te 4 hektary tam zaorał i jutro może by posiał pszenicę. Pszenica stoi, bo ja chcę dzisiaj 4 przyczepy tylko nakosić, żeby to wysuszyć. Na spokojnie dwie suszarnie na dobę wysuszę do 3. Zależy jaka wilgotność, właśnie ciekawe jaka wilgotność jeszcze będzie. Bo może jeszcze tak będzie, że nie będziemy suszyć, ale nie, tam na pewno będzie poniżej 30, także 36, może 7, to będzie luks. I do 3 suszarni na dobę bym myślał wysuszyć, jakbym się dobrze sprężał. A zresztą ja mam 10 hektarów, to nie ma co się srać. Ludzie mają po 200 i jakoś tam sobie radzą. No tylko, że ja mam mało suszarnię. Mam przyczepami, znaczy ja jadę. Nie wiem czego mówię w liczbie mnogiej. Za jakieś 20 minut będzie kombajn na polu. Lecimy dur! Będziemy podjeżdżać na pierwsze sypanie. Mówię, to słabo, bo tu dziki opierdoliły połowę. Ale dobra. Zobaczymy wilgotność jak nasypie. No, tu szczepę już nakoszoną mam. Kurde, do połowy dziki zjadły, czaicie? Nic nie ma, puste kolby. Jakby o 4 hektary, to tak naprawdę 2 hektary jest do wykoszenia, kurwa. Nic nie ma, zero, puste kolby, ja pierdzielę. Masakra jakaś. Tu nakosimy dwie przyczepy, jedziemy pod dom. Kombaj jakiś do Fachr. Przystawka Geringhoffa sześciorzędowa, składana hydraulicznie. Dobra, wracam, już dwie przyczepy mam nakoszone, ale powiem wam, że masa krytycznie. 50% to zwierzyna zjadła tą kukurydzę. Myślę, że koło domu mam taką nadzieję, że nadrobią te działki, bo tam to po prostu zjedzone, wszystko zjedzone. 50% na pewno zjedzone było. Ale co? Ostatni rok tam będzie kukurydza.
coś się innego będzie siało tam. Jedziemy suszyć. W kolejnym dniu miałem małą awarię z suszarnią, dlatego muszę napędzać ciągnikiem. Coś się dzieje z silnikiem. Nie wiem, kto tu w mojej okolicy sprawdza takie rzeczy. Może ktoś ma jakieś namiary. Nie wiem właśnie, co się dzieje. Wywala cały czas fazę. Dlatego kręcę ciągnikiem, ale z tego, co obliczyliśmy, wyjdzie taniej kręcić ciągnikiem niż silnikiem teraz na prąd. Bo spalanie w godzinę ma 2 litry ciągnik. Także wyjdzie tak, i tam dwie przyczepy. Tutaj już się wywala sucha. Tutaj zasypię, wjadę, wywalę przyczepę i będzie już jedna wolna. Idę wam pokażę, jak leci sucha kukurydza. O, zobaczcie, dopiero tu pierwszy zasyp się wysypuje suchutkiej. O, elegancko, ale sucha. Może ona już przetuszona? Nie. O, i takie to są buty suszenia. Wczoraj do 23 pierdzieliłem się z tym silnikiem, bo nie wiedziałem, co jest. Ale fazę wywalało tak, że ciągnikiem podczepiłem mi luk. Tak wygląda w środku suszarnia. Tam jest piec. Tu dmucha gorącym powietrzem. I tak jest, taka to filozofia. A tak się suszarnia zasypuje. To tak, witam w następnym dniu roboczym. Dzisiaj, jak widzicie, jest elegancki przymrozek. Dlaczego masej? Dlaczego suszenie kukurydzy? Dlaczego tak jest? Po pierwsze, przy pierwszym suszeniu po 3 godzinach stanął silnik. Prawdopodobnie jest spalony. Przyjechał kolega, podczepiliśmy ciągnik. Dobrze, jest taka jeszcze opcja, że da się ciągnik podczepić pod wałek. To dzisiaj będzie takie podsumowanie, że można podczepić pod wałek. No ale co z tego obliczyliśmy? Że jednak ciągnikiem wychodzi taniej kręcić suszarnię niż na silnik, który ma 17 kW. Więcej by prądu poszło niż paliwa spali masy przy wolnych obrotach. Zasyp około 9 ton. Suszy się około 7 godzin. Jakieś 8,5 godziny ze schłodzeniem i z wysypaniem. Także dwie suszarnie na dobę wychodzi przy wilgotności 27% do
do 27-28% miała. Suszarnia pali około 150 litrów na cały zasyp. To też zależy przy jakiej wilgotności, przecież sami dobrze wiecie. Kto nie wie, dlatego mówię. No. Ile ton, ile co, nie wiem. Nic nie ważyłem. Nic wam teraz nie powiem. Dopiero powiem wam, jaki końcowy wyszedł wynik. Tylko to też nie będzie taki wynik, bo na przykład średnią wyliczyć z moich trzech pól to wyjdzie słaba, bo tam miałem takie działki 4 hektary, działkę 4 hektary, co tam w ogóle dziki opierdzieliły do zera praktycznie. To tam było słabo, koło domu lepiej, no to średnio wyliczyć trzeba by było z dwóch działek, ale to dopiero potem. No powiem wam, że jestem zadowolony z plonu, z tego, bo była kukurydza po łące, to trochę robaki ją zjadły, to trochę źle była posiana, to trochę pesz ją przydusił, także na następny rok będzie lepiej. No ale co, suszarnia na razie działa, wszystko chodzi elegancko. Idę wam pokażę, jak to wszystko się odbywa, nie? Bo chyba nie pokazywałem wam tak do końca. I to jest tak. Tutaj wjeżdżam ciągnikiem na przelot. Tu jest zasyp, tak jak widzicie. Może lepiej wam pokażę. Tu jest zasyp. Tamtędy kukurydza idzie przynośnikiem, dostaje się do góry. Teraz jest wysyp do garażu, jako sucha, bo wysypywałem suszarni. To się przekręca do suszarni i wpada w suszarnię stąd i no, pobiera i zasypuje sobie całą suszarnię. Potem zasuwę się zamyka, tam jest taka następna zasuwa, co też się otwiera, żeby był no, chodziła sobie naokoło, żeby się suszyła. Co to jest ta za rura? To jest rura, taka plewka wylatuje do worka, wiecie o co chodzi. Widzicie, tu jest biało, bo tu też jest sporo już tego syfu, bo to wszystko wiecie, ta plewka, patrzcie, to wygląda tak. Dobra, w worku wam pokażę. O, taka mąka kukurydziana, nie? Taka plewka. No i ona się suszy, jak temperatura ziarna wzrośnie do 50 stopni, suszarnia się sama wyłącza, chłodzi się do 30, no tam może mniej, 30 stopni. Potem ją wyłączam, przekręcam tak właśnie jak tu jest na zasyp i idę wam pokażę w garażu. Jak widzicie, sucha kukurydza znajduje się tutaj. Tu jest ten zasyp, wysyp z tego. Sucha kukurydza wygląda tak. Fajnie pachnie. Ach kurwa, zęba można połamać. Wygląda tak, tu już waga, bo już sprzedawałem na woreczki sobie dla ludzi. O, tyle tu jest, jeszcze tam jest jeden zasyp i trochę. Także idziemy jeszcze pod suszarnię i dwa słowa podsumowania. 400 od hektara kombajnista brał. To zobaczycie już na filmie, jaki kombajn, jaka przystawka. No miał dwie wpadki, bo jest tam na dole taka po łące torfowej kawałek. Także tam zostawiliśmy parę ary. Niedużo, ale zostało zostawione, nie? I co jeszcze do słowa podsumowania? No jestem zadowolony tak w miarę z tego przebiegu suszenia. No 10 hektarów to też nie jest tak dużo. Zobaczymy w następnym sezonie, jak się posieje 30 hektarów, jak to będzie szło. No ale jeszcze jest trochę do dopracowania w tej suszarni. Bo tamten stycznik, to już słychać jakieś łożysko, huczy, wiecie. Nie używało się 5 lat tej suszarni, no 5 lat jakoś. Ale wiecie, nie ma tragedii jakiejś tam, także no co, no zobaczymy, no została wysuszona kukurydza. Jeszcze zostało tu na jeden zasyp. Sobie na spokojnie zaraz wyczyszczę piec, włączę suszarnię, zasypię, będzie luks. Także subskrybujta, łapa w górę, elo.